Mała Armia Janusika to wyjątkowy projekt muzyczny stworzony przez Damiana Pałasza w 2015 roku. Początkowo była to niewielka grupa muzykujących dzieci i młodzieży. Dziś to już prawdziwa armia z ogromną energią, prezentująca szeroki wachlarz muzyczny w ciekawych aranżacjach. Już się do tego przyzwyczaiłem, to już jest prawie 6 lat tej naszej działalności. Oczywiście to nie jest zbyt długo na te osiągnięcia, na te sukcesy, ale no, w tak krótkim czasie udało się nam zrealizować bardzo wiele, dużo produkcji, wiele koncertów zagrać. Brnie to do dobrych efektów, które no, za każdym razem, gdziekolwiek jedziemy, to zawsze uzyskujemy, więc dzieci się dużo uczą i wszyscy razem tworzymy taką fajną góralską rodzinę. Myślę, że muzyka góralska jest piękna, sami sobie wszyscy lubimy muzykę góralską, ale to przedsięwzięcie, 150 dzieci, 150 wykonawców, to robi wrażenie i myślę, to jest piękne i bardzo za to im dziękuję, że mogli w naszym kościele zaśpiewać. Ksiądz Rysiu Umański zaprosił nas kolejny raz do Częstochowy, teraz już jest na innej parafii, ale fajnie, że mogliśmy być w innym miejscu, w nowym miejscu dla nas, piękny, duży kościół, muzyka góralska się poniosła przez cały kościół i na całą Częstochowę. Koncert był więc wspaniałym muzycznym wydarzeniem, ale oprócz przeżycia duchowego liczyło się jego przesłanie. Spotkanie to było bowiem wyrazem solidarności z więzionymi Polakami na Białorusi, w tym szefową Związku Polaków na Białorusi, Angeliką Borys. Tak sobie myślałem i ciągle chodziło mi o to, że 5 miesięcy w więzieniu to może nie jest dla niektórych, tak się wydaje, długo, ale ja myślę, że każdy dzień, każda godzina, każda minuta dla Angeliki Borys jest tam tragedią i dlatego to nagłośnienie. Bardzo dziękuję, że nam się udało zaprosić Małą Armię Janusika, która dała takie życie, pokazała ten żywioł muzyczny. Wśród tych, którzy uczestniczyli w koncercie Małej Armii Janusika, znaleźli się nasi rodacy, którzy doświadczyli, czym jest reżim Łukaszenki i byli więzieni tylko dlatego, że są Polakami. To stalinowskie czasy, gdzie chodzą psy wzdłuż korytarzu, gdzie cele, gdzie w celach nie ma, nie we wszystkich, niektórzy już są, sedesy, gdzie po prostu dziury, gdzie po prostu stoją prycze, żelazne prycze, nie ma tych materaców, albo jeżeli takie leżą materace, gdzie no na śmietniku takich można powiedzieć, że w normalnych tam może być państwach nie ma. Jedzenie daje się tylko 3 razy dziennie i jedzenie ono nazywa się balanda, po prostu balanda, woda z jakąś kapustą, czy trochę może być buraka, czy trochę może być grochu, gdzie nie ma łyżki i po prostu ja jak byłam w więzieniu bardzo bałam się, bo jeżeli mnie dalibym karę 12 lat, to po prostu wychodzisz, no degradacja, ja myślałam, że ja po prostu wyjdę, ja nie będę umieć korzystać ni z widelca, ni z łyżki, ni z miski normalne. Вот takie warunki, straszne, po prostu straszne. Kraty. Dziś Irena Biernacka, podobnie jak wielu innych, przebywają już w Polsce i choć tu mogą cieszyć się wolnością, to jednak do opuszczenia Białorusi zostali zmuszeni. W moim przypadku właśnie oprócz tego, że ja byłam nauczycielką języka polskiego przy Związku Polaków, to jeszcze byłam nauczycielką języka polskiego w takiej pracy państwowej i właśnie co roku miałam takie na początku roku szkolnego wezwania do dyrektora, no i mówiono mi, że mam się zwolnić albo po prostu nie będę mogła już prowadzić te lekcje języka polskiego. Czyli takie było mi przypominanie, ale to jakoś tak wychodziliśmy z tej sytuacji. No i a w tym roku dlaczego musiałam wyjechać? No właśnie, bo czekałam czegoś takiego na początek, jak to było zawsze, na początek roku szkolnego. Po prostu jest takie nieprzewidziane, to mogło być, już przyszłam i na przykład mogli powiedzieć, że mi zabiorą dziecko, czy gdzieś tam mogą mnie wezwać na przykład na przesłuchanie i tego się bałam, więc musiałam po prostu wyjechać wcześniej niż to się stanie po prostu. Z żoną stwierdziliśmy, że nie damy satysfakcji oprawcom, nie zostaniemy kolejnymi zakładnikami, nie sprawimy w ten sposób przykrości tym, którzy
by nie chcieli, żebyśmy się znaleźli w areszcie, a przede wszystkim uratujemy dziecko przed sierocińcem, bo nie chcieliśmy naszemu synowi tego zrobić, dlatego postanowiliśmy wobec groźby aresztowania mnie i mojej żony, postanowiliśmy opuścić Białoruś, czyli wyjechać do Polski. Organizatorem koncertu Małej Armii Janosika było Towarzystwo Patriotyczne Kresy, które od wielu lat stara się wspomagać Polaków mieszkających na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Dziś zapłacił ojcem.